Zaczyna. No wygrany, wygrany. Na pewno niełatwy mecz. Spodziewaliśmy się trudnego, zwłaszcza, że gdzieś tam trener nas znał, wiedział, jak gdzieś funkcjonujemy. No nie da się wszystkiego przewidzieć tak naprawdę, jak to zagra, więc tutaj był dość ciężki też mecz. Dobrze się przygotował zespół, trener zespół dobrze przygotował do tego meczu, więc mieliśmy dużo trudności. No ale cieszy przede wszystkim wynik, cieszą bramki ze stałych fragmentów, bo to też może być i jest nasza siła dość duża, więc na pewno to cieszy. Z gry, no może nie wszystkie elementy gdzieś dzisiaj wychodziły, brakowało nam trochę płynności, zwłaszcza przejścia z obrony do ataku. Mieliśmy problem z utrzymaniem piłki, trochę nerwowo na początku sobie w tym elemencie poczynaliśmy. Ale były też fragmenty dobre, gdzie prowadziliśmy grę, gdzie utrzymywaliśmy się dłużej przy piłce i tutaj taki mecz, bym powiedział, dość wyrównany, jeśli chodzi o grę z pola, no, a dołożyliśmy coś ekstra, czyli stały fragment i kończymy z 3 punktami i to nas najbardziej się cieszy. Czy ta dłuższa przerwa pozwoliła w powrocie pewnym zawodnikom już w pełni zdrowia, czy jeszcze nadal niektórzy coś poprawiają, jeżeli chodzi o jakieś kondycyjne, czy też jakieś zaległości, które spowodowane były po kontuzjach? Nie, jeśli chodzi o samą, że tak powiem, możliwość skorzystania z zawodników większą niż przed przerwą, to nie, bo Łukasz Sosnowski jeszcze jest w okresie treningu indywidualnego i praktycznie tylko on zostaje lekko podziębiony, jest Janek Nawurczyński, dlatego dzisiaj nie znalazł się w kadrze. Pozostali byli do dyspozycji i myślę, że dobrze nam zrobiła ta przerwa. Mieliśmy dwa dni wolne, odpocząć mogliśmy. Daliśmy zawodnikom weekend poprzedni wolny, więc dobrze się zregenerowali. Mogliśmy przetrenować solidnie ten tydzień i przygotować się do tego meczu. Trenerze, gratulacje dla drużyny, dla trenera. Dzięki. Za wygraną. Kolejne 3 punkty zostają w nowym dworze. Dziękuję. Dzięki.